dzisiejszym około godziny 8 rano na przebiegającym przez nas powiat odcinku Krajowej Czwórki w miejscowości Łukanowice doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 5 pojazdów. Są to 2 samochody ciężarowe i 3 samochody osobowe. Kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą najechał na tył poprzedzającego go Mercedesa Sprintera i nastąpił klasyczny efekt domina. Sprinter uderzył w tył jadącego przed nim Mercedesa, Mercedes z kolei w Toyota Picnic, a Picnic uderzyła w jadącego przed nią Citroena C5. 3 osoby pojechały do tarnowskiego szpitala z obrażeniami głowy, z obrażeniami nóg. Na chwilę obecną, tak jak Państwo widzicie, trwają czynności jeszcze w celu ustalenia takiego dokładnego przebiegu tego wypadku oraz zlikwidowania skutków tego zdarzenia. I na chwilę obecną nie mogę udzielić informacji co do charakteru obrażeń tych osób, które pojechały do szpitala. Podejrzewam, że mogło to być zagapienie się kierującego ciągnikiem siodłowym, który nie zauważył jadącego rzędu pojazdów i najechał na tył poprzedzającego go Mercedesa Sprintera. Nie mogę na razie wypowiedzieć się na temat kary, ponieważ nie znamy charakteru tego zdarzenia. Będziemy kwalifikować to zdarzenie bądź jako wypadek drogowy, a więc przestępstwo z winy nieumyślnej, bądź też kolizja drogowa. I w zależności od tego, jakie będą nasze dalsze ustalenia, taką podejmiemy karę wobec kierującego. Tutaj na koniec chciałem jeszcze dodać, że wszyscy kierujący pojazdami byli w stanie trzeźwym.